Hej kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek o najlepszych korektorach pod oczy. I dzisiejszy odcinek pochodzi z cyklu, który uwielbiacie, ponieważ będę mówiła o produktach drogeryjnych. Poprzednim razem, kiedy omawiałam najlepsze drogeryjne podkłady, to starałam się, aby każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie, ponieważ przedstawiałam Wam różne podkłady, różne wykończenia, różne typy i podobnie będzie w dzisiejszym odcinku. Zebrałam dla Was świetne korektory pod oczy dla różnych typ urody, dla różnych potrzeb i znajdziecie zarówno korektory kryjące, jak również te o lżejszym kryciu. Ale to nie wszystko. Temat korektorów pod oczy wzbudza zawsze dużo emocji, dlatego też poza prezentacją moich ulubionych produktów przygotowałam dla Was poradnik dotyczący tego, jak aplikować korektor kryjący oraz korektor o kryciu lżejszym, ponieważ istnieje naprawdę istotna różnica w sposobie aplikacji tychże różnych wykończeń korektorów. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Kochani, zaczynając nasz odcinek, chciałabym powiedzieć Wam, że odkąd pamiętam, dostaję całą masę zapytań pod tytułem: Gosiu, koniecznie poleć mi najlepszy korektor pod oczy na świecie, który nie będzie podkreślał zmarszczek. Byłoby pięknie i byłoby łatwo, po prostu i przyjemnie, gdyby nie to, że nie sam korektor czyni naszą skórę pod okiem piękną, ale również po pierwsze odpowiednia pielęgnacja, oczywiście odpowiedni korektor, odpowiednia technika aplikacji i odpowiednie utrwalenie tego korektora. Możemy liczyć na to, że skóra pod oczami będzie wyglądała w makijażu przepięknie, jeżeli podejdziemy do niej kompleksowo i tych wszystkich czterech kroków będziemy przestrzegać. Zaraz zresztą będę Wam o tym wszystkim mówić, ale chciałabym podkreślić, że sam korektor to nie wszystko i nie możemy oczekiwać od niego cudów, jeżeli nie będziemy dobrze się z nim obchodzić. Zaczniemy od korektorów w kategorii delikatnych i średnio kryjących. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna korektor Art Deco Longwear Concealer w wersji wodoodpornej. Myślę, że wiele z Was wie, że uwielbiam ten korektor, jestem jego wierną fanką. To jest mój ukochany korektor, kiedy pracuję z moimi klientkami ślubnymi, ponieważ korektor ten dzięki swojemu wodoodpornemu wykończeniu jest ultra trwały i nawet kiedy łza popłynie, to ten korektor nie będzie naruszony w żaden sposób, nie powstanie nam stróżka pod okiem. Mało tego, jest to korektor, którego krycie można budować, w związku z czym, jeżeli uznacie, że jego krycie jest niewystarczające, śmiało możecie dołożyć drugą warstwę, ale jego konsystencja jest naprawdę plastyczna, dlatego też możemy go śmiało nakładać na strefę T, na nos, na brodę i tworzyć efekt skóry takiej pięknej i promiennej, na czym każdemu chyba najbardziej zależy. Mało tego, korektor Art Deco jest chyba, powiedziałabym, z pełnym przekonaniem. Jak się mówi z pełnym przekonaniem, to nie chyba, więc powiem to oficjalnie. Dla mnie to jest najlepszy korektor dla skór dojrzałych, ponieważ wspaniale układa się na strefie pod okiem, która jest obciążona zmarszczkami. Z niejedną dojrzałą klientką już pracowałam i za każdym razem, kiedy polecam ten korektor, to ta klientka jest po prostu zachwycona. Korektor ten, moim zdaniem, może być aplikowany nie tylko w wersji dziennej, ale również w wersji wieczorowej i fotograficznej. Zmierzam do tego, że śmiało możecie go nakładać na co dzień, ponieważ niektóre produkty wodoodporne w dłuższym używaniu nas wysuszają, a tutaj efektu wysuszającego nie ma. Naprawdę dla mnie to jest jeden z korektorów wszechczasów. Drugi korektor, który kocham, to korektor Golden Rose HD Concealer. I to jest rodzaj korektora bardziej zastygającego, ale takiego, który pięknie się fotografuje. W związku z tym, jeżeli macie formalną okazję, jeżeli szukacie czegoś, co będzie wspaniale wychodziło na zdjęciach, to myślę, że może to być korektor, który Was zachwyci. To, co jest dużym plusem tego produktu, to jest szeroki dobór kolorystyczny. Często jest tak, że wybór kolorów korektorów jest dosyć ograniczony, a tutaj tych kolorów mamy dużo. O ile mnie pamięć nie myli, to mamy ich aż 8, dlatego też sądzę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. I korektor ten oceniłabym jako korektor trochę bardziej kryjący niż korektor Art Deco, ale nadal taki, który wspaniale rozświetla strefę T, w związku z czym możecie z nim pracować nie tylko pod okiem, ale również właśnie rozświetlająco na całą Waszą twarz. Trzeci korektor, o którym chciałabym Wam powiedzieć w kontekście korektorów delikatnych o lekkim do średniego krycia, jest korektor Bell Hypoallergenic Lightening Concealer. To jest korektor w pędzelku, który spośród tych wszystkich trzech korektorów określiłabym mianem produktu o największym kryciu, przy czym możecie to krycie oczywiście budować. Nie jest to krycie spektakularnie mocne, natomiast jest to efekt lekkości,
odświeżenia z przykryciem Waszego zasinienia, jeżeli nie jest ono bardzo mocne. Korektor ten określiłabym jako produkt, którym możecie pracować nie tylko jeżeli chodzi o obszar pod okiem, ale również jeżeli chodzi o strefę T. I tak porównywawczo na koniec muszę Wam powiedzieć, że jak pierwszy raz testowałam ten korektor, to miałam wrażenie, że przypomina mi on korektor Yves Saint Laurent Touche Éclat, który swego rodzaju był świętym gralem makijażowym, natomiast do Yves Saint Laurent miałam trochę zastrzeżeń. Przede wszystkim musiałam się zgodzić z tym, że jego konsystencja była lekka, natomiast krycie dla mnie było znikome, cena była bardzo wysoka, a pojemność bardzo niska. W przypadku korektora Bell Hypoallergenic mamy lekką konsystencję, ale mamy mocniejsze krycie, co moim zdaniem czyni go o wiele lepszym niż drogą konkurencję. Przechodzimy teraz do kategorii korektorów kryjących i rozpocznę od mojego ulubieńca, czyli od korektora L'Oreal Infallible More Than Concealer. Chciałabym na wstępie podkreślić, że to jest wybitnie mocno kryjący korektor, natomiast jeżeli będziemy wiedzieć, jak się z nim obchodzić, to jest duża szansa, że go pokochamy. Celowo używam takich bezpiecznych zwrotów, ponieważ wiem, że niektórzy go kochają, inni go nie znoszą. Ja zdecydowanie jestem fanką tego produktu, natomiast trzeba wiedzieć, jak się z nim obchodzić. Mała instrukcja na końcu tego odcinka. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest najtańszy korektor w drogerii, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jego pojemność i minimalną ilość, jaką należy aplikować, to okazuje się, że jest to produkt wydajny i całkiem oszczędny. Ja, jako osoba, która ma alergię na ciężkość pod okiem, muszę powiedzieć, że jeżeli pracuję z maluteńką ilością tego korektora, to wygląda on naprawdę wspaniale. Przetestowałam go nie tylko na sobie, moje zasinienie jest średnie, ale również na osobach, które miały mocne zasinienie i sprawdzał się on wyśmienicie. Drugi korektor kryjący, który ma lżejszą konsystencję, to Catrice One Drop Coverage. Przy tej lżejszej konsystencji musimy niestety liczyć na trochę lżejsze krycie, niestety albo stety, zależy wszystko od sobie i od upodobań, natomiast uważam, że to jest korektor, który wspaniale pracuje. Ja poleciłabym go osobom, które borykają się z tym, że kryjące korektory nie wyglądają dobrze, potrzebują czegoś takiego, ale kiedy kryjący korektor przypudrują, to jest jeden wielki dramacik. Mówię o tym, ponieważ jest to korektor o takiej mocno włodnistej konsystencji, ale taki, który zastyga. Oczywiście, że można go pudrować, ja tak często robię, natomiast dla osób, które chciałyby używać mocno kryjącego korektora, ale nie lubią pudrować się pod okiem, myślę, że to będzie naprawdę znakomite rozwiązanie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, nie myli mnie, to mamy tutaj do czynienia z zawartością kwasu hialuronowego, która też bardzo dobrze wpływa na to, że ten korektor nie siedzi tak ciężko pod oczami. Ja bardzo lubię z nim pracować, on jest taki aksamitny, jedwabisty i wygląda naprawdę pięknie. Przed nami ostatni korektor z kategorii korektorów kryjących, a jest nim Rimmel Lasting Matte. I to jest korektor o pełnym kryciu, ale jednocześnie dosyć delikatnej konsystencji i chciałabym podkreślić tutaj fakt, że nie wiem, czy mogę się zgodzić z tym, że on jest matujący. Bardziej określiłabym go jako korektor taki blurujący, wygładzający, ale to tylko dobrze dla niego. Przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz go testowałam, byłam sceptyczna, ponieważ jeżeli myślę o korektorze pod oczy, który daje nam matujący efekt, to od razu myślę o tym, że on będzie koszmarnie podkreślał zmarszczki pod oczami. A tutaj tego efektu nie ma. Korektor jest taki cieniuteńki, trochę piankowy, pięknie jedwabisty. Jest to korektor, który wygładza wręcz nasze zmarszczki pod oczami i bardzo, ale to bardzo podoba mi się to, jak on leży na mojej skórze pod okiem. Przy tym mocnym kryciu naprawdę nie mam tutaj efektu ciężkości, więc jeżeli szukacie czegoś, co będzie dawało Wam efekt wygładzenia, nie lubicie korektorów kremowych, ponieważ to też jest kwestia osobistych preferencji, wolicie coś takiego cieniuteńkiego, to myślę, że ten korektor z Rimmel naprawdę może przypaść Wam do gustu. Moje ulubione korektory już znacie, więc teraz mam dla Was garść przydatnych informacji dotyczących tego, jak pracować z korektorem kryjącym oraz lżejszym, ponieważ jest między nimi istotna różnica. Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o korektory kryjące, to musicie pamiętać, że one niestety mają tendencję do podkreślania zmarszczek, zwłaszcza jeżeli zaaplikujemy je niepoprawnie. W związku z czym, zanim przejdę do omawiania tych technik, chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli macie mocne zasinienie pod okiem oraz mocne zmarszczki, to moim zdaniem lepiej jest nie podkreślać zmarszczek, aniżeli w 100% kryć to zasinienie, ponieważ ja doskonale wiem, jak dużą zmianą jest takie 100% przykrycie tego zasinienia, ale jednoczesne dołożenie skorupy pod okiem. I ja jestem zwolenniczką nawet delikatnego przykrycia tych zasinień. Nawet jeżeli ono trochę będzie przebijało, to uwierzcie mi, i tak ten efekt odświeżenia będzie zauważalny, ponieważ trochę przykryjecie, a nie stworzycie efektu
suchości, efektu ciężkości i tak będzie naprawdę znacznie, ale to znacznie lepiej. Więc tak reasumując, chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli macie tego typu problem, to naprawdę nie bójcie się tego, że Wasze zasinienie nie będzie przykryte w 100%, ponieważ w tym wypadku mniej znaczy więcej. Jak już jesteśmy przy korektorach kryjących, to powiem Wam, jak moim zdaniem aplikuje się je najlepiej. Będę pokazywała Wam tą metodę aplikacji na przykładzie jednego z moich ulubionych aktualnie korektorów kryjących, czyli L'Oreal Infallible Modern Concealer. I tego typu korektory uwielbiają być nakładane w niewielkiej ilości, więc pracujemy punktowo. Musicie sami sobie wyczuć, jaka ilość tego korektora jest dla Was najlepsza, najbardziej optymalna, ale na pewno przesada nie będzie Wam służyć. I uwaga! Kryjące konsystencje, zarówno jeżeli chodzi o korektory, jak również jeżeli chodzi o podkłady, uwielbiają być rozgrzewane pod wpływem ciepła dłoni. Dlatego też ja postawiłam sobie takie dwie kropeczki pod moim okiem i wklepuję je palcem. I dopiero jak już palcem je wklepię, to będę je doklepywała gąbką, żeby pozbyć się ewentualnych smug i niedoskonałości. Natomiast ten pierwszy etap jest naprawdę bardzo ważny i sama zauważyłam to po sobie, że kiedy, słuchajcie, nie mam czasu, jakoś tak strasznie się spieszę i chcę trochę przyspieszyć, to nakładałam sobie korektor kryjący właśnie gąbką i w takich wypadkach, które były bardzo sporadyczne, niestety ten korektor pod okiem wyglądał gorzej, aniżeli w przypadku, kiedy rozgrzałabym go pod wpływem ciepła dłoni, więc to jest taka moja naprawdę bardzo praktyczna wskazówka dla Was, która wiąże się też z moim doświadczeniem, że kryjące korektory wyglądają lepiej, kiedy najpierw zaaplikujemy je palcem, a później doklepiemy gąbką. O! I zobaczcie, jak on pomimo swojego naprawdę mocnego krycia wygląda lekko pod okiem. Teraz opowiem Wam o pracy z korektorami o lżejszym kryciu i będę opowiadała o tej technice na przykładzie mojego ukochanego korektora Art Deco Longwear Concealer. Korektor ten ma lżejsze krycie i służy nie tylko do tego, żebyście mogli przykrywać cienie pod oczami, ale również do tego, abyście mogli Waszą twarz rozjaśniać i pracować światłem. I tego typu korektory sprawdzają się znakomicie jako dopełnienie konturowania twarzy. Dlatego też, jak widzicie, nakładam je dosyć nisko, takimi trzema poziomymi liniami i mało tego, ja bardzo lubię takie korektory nakładać również na czoło, na nos oraz na brodę. I tutaj już nie musicie bawić się we wklepywanie palcami, ponieważ ta lekka konsystencja bardzo dobrze pracuje z gąbką, więc wystarczy, że ten korektor wklepiemy sobie gąbeczką. I jak już wklepiemy, to sprawdzimy sobie, czy to krycie jest dla nas wystarczające, ponieważ zwykle tego typu korektory powinny mieć średnie krycie, które daje Wam możliwość budowania. Czyli jeżeli zauważycie, że to krycie jest dla Was niewystarczające, to możecie dołożyć jeszcze jedną cienką warstwę, co ja za chwilę uczynię. Ja w tej chwili czuję się lepiej po mojej lewej stronie, gdzie mam trochę mocniejsze krycie, dlatego też dołożę drugą warstwę korektora Art Deco. I tutaj pracuję tym samym sposobem. O, i zobaczcie, od razu tutaj przy tej drugiej warstwie obszar pod okiem mi się jeszcze dodatkowo odświeża, rozjaśnia, ja czuję się o wiele lepiej. I uważam, że makijaż wygląda na świeższy. I mam dla Was jeszcze jedną praktyczną wskazówkę. Nawet jeżeli pracujecie z korektorem lżejszym, takim jak Art Deco, ale albo Wy, albo Wasza klientka ma naprawdę bardzo silne zmarszczki pod oczami, to wtedy ograniczcie ilość nawet takiego korektora. Jeżeli ja Wam pokazuję właśnie taką metodę cieniowania tego korektora w dół, to nie oznacza to, że zawsze musicie to robić. Ja uważam, że korektor to jest też trochę taka metoda prób i błędów i sprawdzania, co na danej skórze wygląda najlepiej. Te techniki są naprawdę uniwersalne i pozwalają Wam na dobór odpowiedniej aplikacji oraz korektora do danej osoby. Natomiast jeżeli macie osobę, która ma mocniejsze zmarszczki, to oczywiście możecie pracować tymi trzema liniami, ale po prostu je skróćcie. Odcinek nie byłby kompletny, gdybym nie powiedziała o
elemencie zwieńczającym nakładanie korektora, czyli o pudrze. I jako, że mówimy dzisiaj o korektorach drogeryjnych, to przygotowałam dla Was puder również z drogeryjnej półki i pudrem tym jest puder Vibo Fixing Powder. To jest jeden z moich ulubionych drogeryjnych pudrów i celowo zdecydowałam się na ten, ponieważ ja uwielbiam utrwalać obszar pod okiem pudrem sypkim, a wynika to z tego, że skóra pod oczami to jest najdelikatniejsza skóra na całej naszej twarzy i uważam, że powinniśmy traktować ją ze szczególną troską. Nie używam pudrów prasowanych, pudrów w kamieniu pod oczy, ponieważ uważam, że one dają efekt ciężkości i o wiele bardziej cenię sobie pracę z pudrami sypkimi. Ten wygląda naprawdę pięknie, wygładza tą skórę pod oczami, ale nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała Wam jeszcze jednej kwestii, która polega na tym, że jeżeli naprawdę zauważycie, że zmarszczki pod Waszymi oczami są bardzo widoczne, to być może będzie tak, że puder w ogóle nie będzie Wam potrzebny, ponieważ on te zmarszczki podkreśli. I czasami, kiedy spotykam się z tego typu klientką, mówię jej, żeby spróbowała nie pudrować obszaru pod swoim okiem, a zamiast tego co kilka godzin po prostu sobie ten korektor wklepała. Jeżeli znajdziecie idealny dla siebie korektor i macie zmarszczki pod oczami, to być może pudru nie będziecie musiały używać wcale. Natomiast jeżeli chodzi o takie klasyczne utrwalanie, to na pewno nadmiar pudru nie jest dobry, może zepsuć Wasz korektor, więc tutaj pracujemy naprawdę małymi ilościami. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak niewiele pudru ja mam na swoim pędzelku i bardzo ważne jest to, żeby ten puder wklepywać, a nie rozmasowywać, ponieważ zauważyłam, że wiele osób błędnie rozciera puder pod okiem, a to może przemieścić nasz korektor i to jest naprawdę fundamentalny błąd. Jeżeli chcemy korektor dobrze zagruntować, utrwalić i nie zmienić miejsca jego nałożenia, to nakładajmy puder ruchem wklepującym, tak jak ja właśnie to teraz robię. Kochani, kończąc dzisiejszy odcinek, muszę Wam szczerze przyznać, że po pierwsze oczywiście trudno jest mi się z Wami rozstawać, ponieważ uwielbiam siadać i opowiadać Wam o moich ukochanych produktach, a po drugie, parę ładnych lat temu mogłabym pomarzyć o korektorach pod oczy, które są świetne jakościowo i przystępne cenowo. Dzisiaj mamy w drogeriach produkty, które łączą w sobie te dwie zalety i cieszę się, że mogłam Wam je przedstawić. Wszystkie produkty, o których Wam dzisiaj opowiadałam, były przetestowane nie tylko na mnie, ale również na wielu innych osobach, dlatego też naprawdę wierzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze ulubione drogeryjne korektory pod oczy, chętnie je sprawdzę. Gadu gadu, ale naprawdę chyba już pora powiedzieć, że odcinek dobiega końca. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, czekam na Wasze kciuki w górę, na komentarze, na subskrypcje i do zobaczenia następnym razem. Mua.